kimś w rodzaju wasala czy czegoś takiego. Rosjan oczekuje, że Polska będzie się jej bać, bo to jest dzisiejsze oczekiwanie. Rosjanie mają świadomość, że oni w Polsce nie znajdą kolaborantów. Natomiast chcą, bo to jest dla Rosji marzenie, że świat się ich boi, sąsiedzi się ich boją. I Kaczyńscy, ten obóz, się Rosji boi, wręcz historyzuje na dźwięk, na widok Rosji i w tym sensie odgrywa taką pożyteczną z moskiewskiego punktu widzenia rolę pożytecznego idioty. O pożytecznych idiotach, a oni mówią o panu, że pan jest człowiekiem blisko związanym z Rosją. No chore. To jest tak powiem, ich styl, prawda, że po prostu rzucają oszczerstwa, prawda, i bez żadnego... Dzień dobry, witam, szanowni państwo. Oto ekstra odpowiedź na ekstra bzdury jakiego takiegoś kuźniara. Durac prezydenta Komorowskiego, który albo on korzysta z tego stanowiska, albo Komorowski sam korzysta z tego kuźniara, od którego tchną takie są bzdury, które on dzisiaj wypowiadał. Ale to wszystko nie będę cytował, te bzdury, ci wykręty medialne, my wszystko to wiemy z czasów komunizmu, z czasów manipulacji ludzkim sumieniem. I właśnie dobrze, że poważni politycy na ci bzdury nie wypowiadali. Ale ja jestem nie bardzo poważnym, nie bardzo wielkim politykiem i właśnie Słobodzki polityczny salon może na ci bzdury powiedzieć kilka zdań. Właśnie cały czas ja milczę o polityce Komorowskiego, bo był on tu w Charkowie, był na cmentarzu poległych polskich oficerów, bosjańskich zamordowanych. Była wielka delegacja z Polski. Przynajmniej to można szanować. Ale co wypowiadają jego świry doradcy? A właśnie wypowiadają takie rzeczy. No właśnie, że proponują takie rzeczy, żeby Polska stała pośrodku drogi, trasy, imieniu Tuska, Palikota, a teraz i Komorowskiego. Trasa, droga, która leży między Rosją i Niemcami i zaczęła handlować swoim ciałem. To właśnie to proponuje ten kuźniar, żeby stała na tej drodze i nie bała się dawać, przepraszam, dupę wszystkim, po wszystkim kierunkom. No właśnie, że prostytutka też się nie boje sprzedawać swoje ciało. Bo ją pilnuje sutener, żeby klient jej nie oszukał. Ale sutenerzy mają większe przybicie, większy interes niż ona sama. Oraz szatana można się nie bać. Tak, po prostu wpuścić go do duszy, niech się on tam żyje, mieszka. No, a jak to mówią, że 10% do polskiego parlamentu nabrali pedale, to tutaj można powiedzieć, że nie tylko Polska, nie tylko Polki mają sprzedawać swoje ciało, a i mężczyzny też. To do tego prowadzi ten kuźniar. No a jak co, drodzy Polacy, rzecz idzie już więcej niż o 10%, którzy nabrali pedale, to o tym chodzi, że to już nie tylko kobiety. Rzecz idzie nie tylko o kobietach, a i o tych, kto może trzymać broń w rękach albo wibrator, to niech ten facet z hermafrodytycznymi poglądami eksperymentuje nad swoimi dziećmi. Niech oni niczego nie boją się. Niech oni nie boją się stanąć narkomanami, pedalami albo degeneratami. Bo wszyscy, którzy nie boją się tego, wszyscy stają tym, którzy mówią, że ja nie ćpam, że ja nie piję. Pomału zaczynają takimi stanowić się. I niech właśnie dziennikarze nie roznoszą ten smród po całej Polsce. Smród od jakiegoś doradcy, niewiadomego, który chce stać jak Palikot, tym samym wiadomym. Знакомитым, але знакомитым злым человеком. Нех они чьи дженикажи не разношен тем срут по целой Польсе, бо они есть польские дженикажи, а не служонцы пресс-служба Путина. Власне,
Na razie jeszcze oni są w Polsce, ci dziennikarze. I Polska się nazywa Polską. Nie w tej Polsce, w której mieszka Ewa Kopacz. Prezesówka Putina, która zachęca i namawia Polek i Polaków, żeby oni poszli, stali na tej drodze, na której już ona długo stoi, bez względu na swój wiek. Jedną rzecz wiem na pewno, że takie kuźniaki, kopacze, nie kopacze, wszyscy byli w Polsce przed 1939 rokiem. To oni właśnie wskopali ten grunt, który się odkreślił z siebie jako rozbiór polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.